Piękna, ładna, zglebiona Zetka. No zglebionych to my nie lubimy, ale jest ładna wizualnie. Podoba nam się. Co to jakiś świeży zakup. Przyjechał na przeglądzik. No to już go przeglądamy. Wchodzimy i odpalamy. No, po lifcie ktoś nie będzie miał problemu z ciśnieniem oleju. Poznaję po tych lampkach. W hamulce Brembo, szpera powinna być. Nie wiem, czy Ameryka, czy Europa. Europa, po zegarach to twierdzę. O, to już power turbo gała jest. O, czek się świeci. Trzeba by zobaczyć, z czego to wina. Ciśnienie w oponach to tam nieoryginalne koła, to nie ma co się stresować. Ładny, zadbany wóz. Jaki przebieg? 64 tysiące km. Dobra, zobaczymy, co za błędy ma. No, to zobaczymy, co go tu boli. Błędy widzę, że ma dwa. Katalizator jeden, katalizator drugi. Takie błędy nie wpływają na pracę silnika. No generalnie tak jak mówiłem, to jest świeży zakup, więc zakres prac mamy. Przeglądzik zrobić, zobaczyć jakieś tam filtry, świece, paski nie są do wymiany. Olej jest wlany, zdaje się 10W60, no to trochę taki za tłusty do tego silnika, polecam rzadszy. No i co, i trzeba podnieść zawieszenie z tyłu jakieś ze 3 cm, bo w tej chwili przód jest wyżej jak tył, a te samochody fabryczne mają tył, mają dużo wyżej jak przód. Zobaczymy, czy to jest gwint, czy to jest sprężyna, jak jest sprężyna, to jakaś podkładka pod sprężynę dorobić, czy coś, albo zmienić sprężynę. Dobra, na podnośnik go, też zadanie łatwe nie będzie, trzeba będzie go wpierdolić na deski. Bo samochód obniżony, zjebany, spierdolony, nie nadający się do jazdy, do niczego. Ale jeszcze oni z nim nie przytarą, ciekaw jestem właściciel, czy jak tu jechał, czy on nic nie przyjebał. Tu przez nasz próg przejedzie. Ta. No, światełko zapalone, maska otworzona. Zaczynamy na szybko przegląd tego, co się dzieje pod maską. Pod maską całkiem ładnie tu wygląda, całkowita seria. Aj, kurwa. Wyżej głową podnieś maskę i w tę dziurę. Paseczek oryginalny. Jeszcze nie spękany, bo rolki troszkę podzewiałe, to nie wpływa śniczek, trochę utleniony. O, to jakieś szkodniki nasi to byli, jakieś oznaczenia. Filtr powietrza oryginalne do wymiany, brudne. To nie Audi, to nie ma co do daty sprawdzać. To jest oryginał Nissan, dobra, to się wymieni. No świeczek trzeba będzie zajrzeć. A nie piszczą przy odpalaniu, czyli pasek jeszcze chwilę polatę, jeszcze sobie go odpalę, osłucham, czy rolki nie piszczą. Dobra, do góry, nie będzie łatwe zadanie. Kurde, moja barbarka przyjechała. Barbarka co tu wyczaiła, że fela jakaś jest nieseryjna. Ja tylko tu widzę, no, spierdolony samochód, jeżeli chodzi o jazdę i serwisowanie. Na lawetę tylko. I nic więcej. Nie było kiedy. No, udało się wyjść. Kurwa, nadal mało. Ja pierdolę. Podniosę może najpierw tył żabą. O chuj. Kurwa, w życiu tak zjebanej 70-tki to u nas w garażu nie było. A ładna jest, kurwa. No coś za coś. Albo wygląd, albo jazda. Jeszcze bym z niej silnik wyjął, wlał tonę betonu i jakieś car audio zapierdolił. O, ta taka normalna, ładna ma wydech. Lecz tamta nie była bardziej odpowiedzona. Nie, ta jest bardziej, no. W ogóle trzy czarne stoją. No tamtą podnosiliśmy z przodu chyba centymetr, z tyłu o 2 centymetry. Tą trzeba z tyłu o 5, z przodu o 2. No, z tyłem się już udało. Gumę zapierdoliłem. Ciekawe, co to będzie skrywało, ten samochodzik pod sobą. Teraz przód jeszcze. Kurwa, jak ja nie lubię obniżonych... Nie cierpię, kurwa, obniżonych wozów. Obniżenie samochodu to tylko pierdolenie prowadzenia, żeby się gorzej prowadził, żeby rozpierdalał opony od wewnątrz. Trochę, żeby ładnie wyglądał. I co, żeby był totalnie niepraktyczny, po wszystkim szurał dołem. No kurwa. Powinny być normalnie mandaty za takie, kurwa, umyślne psucie samochodów, obniżanie ich, niszczenie, kurwa. A ja podniosłem wóz, proszę pana. Tutaj wszędzie ładne przerwy szczeliny. O kurde, jak ładnie, kurde, ładnie jest wszystko zrobione. Bo dokładano jakieś światełka, nie światełka. Ale opony, kurwa, już tak, przez taki piękny negatyw, do wymiany są, bo tam od tej strony już są wyjebane do łysego prawie, a tutaj są w ogóle nieużywane. Bo się taki negatyw od gleby zrobił spierdolony. No, gleba z tyłu na maksa. A jest kurwa, czym to podnieść w ogóle do góry? Tylko górna nakrętka jest wyjebana. Ta, jest, trzeba będzie dorobić coś. Te wahacze ma fajnie, a nie, to na... A, dobrze, regulowane ma, to będzie można mu ten negatyw spierdolony zmniejszyć, ale jak się go zmniejszy,
Pewno zaraz będzie trwało nad kole. Felgi w ogóle za szerokie, kurwa. Wszystko spierdolone, opony za wąskie. Ja pierdolę. Jak tak samo można było zjebać? To nie do jazdy, do niczego to się nie daje taki wóz. To stać i wyglądać ma. Rantę elegancko, żeby je rozpierdalać. Sprawdźcie, tak możesz potrzepać. No tutaj właśnie upierdolone trzeszczy. No kurwa, no bo to wiadomo, jak zajebało plecioneczką, to tam się zerwało. Oliwa czysta w miarę. 10,60 było, małe fit oleju. To wiadomo, do wymiany. Teraz od dołu paseczek zobaczę. A, ten pasek jeszcze jest spoko. Ja bym go zostawił. Olej w skrzyni biegów, olej w dyfrze. Poduszki rafcie dyfra, kurwa, laptop patrzyłam. Jak tam poduchy dyfra? Wyszczała, dobra, wyszczała się. O chuj, nie ma co nas sprawdzać. To już pociekła, kurwa. Też poduchy dyfra ma do wymiany. Manualik, dobra, no zawieszenie będę musiał pana Leszko tutaj dorobić, jakieś tam aluminiowe dystansiki, 2 cm tył podniesiemy do góry, żeby to jakoś tam normalnie zaczęło działać. Ciekawe, kurwa, z właścicielem rozmawiałem, dystansy nie ma wóz. Łączniki stabilizatorkowy sprawdził? Dystansy ma? Kurwa, nie ma, tak jak właściciel mówił, szkoda. No i co tutaj się dzieje? No spacera będziemy dokładali pół litra oleju. Silnik w środku idealnie czysty, poliftowy. W misce olejowej żadnych syfów nie było, rafcie już miskę myje. No to jest takie brzydkie, kurwa, jakby w jakichś krzakach stał. To nieładnie wygląda, ale no... No stał, bo tutaj widać rdza ze sprzęgiełka zaczęła wylatywać. No, kurwa, gdyby nie ta gleba, fajny wóz. O, kurwa, troszkę się nazbierało na magneciku. Ciemny skurwysyn, ciekaw jestem skrzyni jaki jest. Jebie przepracem. O, cisza. No elegancko. Tutaj nakrętki Epmana trzeba bardzo delikatnie odkręcać, żeby nie porysować w nich lakieru, chociaż tak już jest trochę porysowany. Kurwa, koła za 10 koła. O, ładnie lekko dokręcone były. Jeszcze nakręteczki Epmaniki nie. Dobra, te trzymają. Nagrywam statywu i pierdolę sam do siebie. Tu wahaczy chcę jeden rozpiąć, wydobyć sprężynę i dorobić pod nią podkładkę. 2 cm dam podkładkę, to tył pójdzie 3 cm do góry, że będzie mniej zjebany. Przód się podniesie z 0,5 cm i będzie wóz trochę praktyczniejszy. Łatwiej przynajmniej na podnosie będzie go zakładać i zniszczenia na podłodze będą spadały. Później na geometrię pojedziemy, żeby tył coś trzymał, to trzeba bardzo takie, kurwa, agresywne nastawy zrobić. Bardzo ekstremalnie mocno tył zbieżnie. O, to jest ryska, żeby nie było na mnie. Ryska albo lakier, kurwa. O, będzie reklamacja w SRS, czy jak to się nazywa. Tu. Muszę pochwalić, niesamowicie lekki ten zestaw jest. Naciąg, kurwa, też pojebany nie do jazdy, ale... Kurwa, lecz cienki. Szok. Opona za wąska powinna być 2,75. No ale chuj. Nie zmieściłoby się w nadkolach. Widać jak to jest spierdolone. W ogóle sprężyna prawie, że wystaje poza obraz tej podkładki. Tą dolną podkładkę, co muszę zrobić, to musi być większą średnicę od tego, że sprężyna lepiej się opierała. Zrobię może centymetrową, to sprężyna się tędy oprze. To jest 1,5 cm pójdzie do góry. Kurwa. Ja pierdolę. Wpierdolamy śrubkę. I mamy sprężynkę. Jest spierdolona robota, o której mówiłem. Tutaj sprężyna się opierała tylko kawałeczkiem wnętrza, jak tutaj widać, taką cieniutką warstewką. To w ogóle nie wyosiowane. Se latało jak chciało, to powinno być sztywno. No kurwa, chuj. No, brakuje po prostu części trzymającej sprężyny. Bez pomyślunku, kurwa, byle nisko i chuj, kurwa. No ja pierdolę. Ciężkie sterowe to w ogóle. Szybko zmierzymy, jakaś średnica sprężyny. 15 cm, dobra, 15 cm na 2, tu się faska zrobi, że to wchodziło, to w to. Będzie zajebiście. Lecę do kupić materiał i do pana Leszka. Tutaj kupuję aluminium, chłopaki mi docinają fragmencik na zrobienie dystansu pod sprężynę. Materiały mamy, już do pana Leszka zapierdalamy. I się robi, i się kręci. Z grubego działa wchodzimy, 40 mm. Ciao.
No i tak to wyszło. No to co sprężyna tam wchodzi. Będzie fura o centymetr wyższa w tym miejscu, czyli pewno na zawieszeniu będzie 16-17 mm. No to jestem już tutaj z moim nadwornym nagrywaczem. Wróciłem właśnie od pana Leszka, mamy taką podkładeczkę. Podkładeczka 10 mm podniesie nam sprężynę i od razu ma tak jakby tutaj zrobioną faskę na centrowanie sprężyny. Jak wsadzę jedno w drugie, to cyk, to wchodzi po prostu i nie ma luzu. I teraz całość tutaj wrzucę. Zobaczymy jak odpaśnie. Zdaję szczapeczkę, żebym nie upierdolił jej. Dziękuję uprzejmie. Dołożone jest parę gramów, będzie ciut cięższe. O, pani baronia. O, nie są to łatwe rzeczy, jak widać. A fajnie. A, zrobiłem, że napisem będzie widać. 350ZR, czyli rear. Ale to jest 70. Tak. Aha, a co z 350? No, to widzisz. Adapterek jest zrobiony i pasuje. No i dobra, tutaj wyosiowane, poprawione. Zobaczymy ile klocka jeszcze jest. Dużo, bardzo dużo klocka jeszcze jest, super. No, koła dokręcone na glebę z wozem, zobaczymy jak to tam wygląda. Ojejku. Z podnośnika dalej nie zjedzie, dobra. Skręcę mu tą miskę olejową i zdajemy go z tego podnośnika, zobaczymy jak on będzie wyglądał. Bo na razie za mało go kurwa podniosłem do góry. A generalnie zasada jest taka, 10 mm tam, to jest 16-70 mm tutaj wyżej. Strach mnie to ogarnia, jak dokręcam dynamometrykiem, żeby ranta tutaj nie przypierdolić. Dobra, to robota na dwurącz. No i miseczka olejowa do założenia została. To co, będziemy do maszyny dokładali teraz spacera. Żeby pół litra oleju do silnika więcej wchodziło, 5,5 będzie przy wymianie. Zawsze olej się mniej zużywa i kurwa mniej grzeje i w ogóle silnik będzie dłużej żył. Szkoda, że chuje fabrycznie nie wymyślili czegoś takiego, żeby w tym silniku było na przykład 7 litrów oleju, a nie tylko 5. Będzie 5,5, zawsze coś. Posmarowane, ukitowane. Teraz śrubki dłuższe do tego zakładamy. I ogień. Wszystko musi być wiadomo odtłuszczone. Jedna, druga powierzchnia, trzecia i tutaj na silniku czwarta. Patrzyłem, czy nic nie naciekło, całą noc stało, się wykrwawiał. Przystępujemy do montażu tego kurwa cudeńka. No i jeszcze jedno takie małe usprawnienie w układzie olejowym. Większy filtr oleju, że trochę więcej oleju wchodziło klasycznie. Był taki mały, oryginalny. Wsadziliśmy większy. Dobra, z dołu wszystko. Zobaczymy jak tam świece zapłonowe, czy trzeba je wymienić, czy jest ok. Filtry powietrza na pewno trzeba wymienić. Kurwa. Magnesik muszę wziąć. Chujowe już widzę. Troszeczkę oleju przebrało. Dobra, zaraz przerwę, zmierzę. Przerwy są w porządku. Nie jest jeszcze zaokrąglona elektroda, więc będą oszczędności. Wsadzamy i z powrotem. Lewa strona to jakiś ptaka zassała. Dobra, noweczkę wsadzamy. I chyba zakończamy. Jeszcze właściwie się naradza, czy poduszki w dysze wymienić. No, właściciel się zdecydował, szperę ma już zacieśnioną, na czarnym silikoniku, nie szarym. O kurwa, ludzku, skąd mieliśmy taki czarny silikon? No, musiałem się poratować, zamówiłem 5. A, kurwa. Dobrze będzie. Silikonik w każdym razie jest rozłożony, szpera jest zacieśniona, zacieśnienie jest uliczne, żeby cieszyło przy tym wielkim negatywie, że napęd był na dwa koła. No i wiadomo, poliuretan, to właściwie się skarży, że mu tłucze napierdala, więc będzie i trakcja przy ruszaniu, na wyjściu zakrętów i nie będzie takiego tłuczenia napierdala. Dyferek se leży, to szpera już jest zaciśniona, poliuretanki siedzą. Zaraz, wóz będzie odchamiony. Będzie miał napęd tak jak trzeba.
Skóra na tyle podniesiona, że żaba z niej wyjechała. Kurwa, nie jest źle. Dalej niski, kurwa, kondonik, ale... No. Kurwa, jedna czarna, druga czarna, a to cztery czarne to rzadko jak na jeden dzień. Trzecia czarna, a to kurwa czwarta tam się czai. Stresujący wyjazd z ultra niskim wozem, który i tak już jest podniesiony. Zobaczymy, jak mocno skręcę, czy będzie blokowała szpora koła. O, czuję przeskoki. Glock, glock. Dobrze klei, ale... O, to się, jak skręcę mocno kierownicę, to mimo, że jest z góry, to stoi. To dobrze działa. Szpera fajnie zaciśniona, dupa podniesiona. Wygląda to symetrycznie. Ale kurwa, dla mnie jest za nisko, ja pierdolę. Dalej nie rozumiem czegoś takiego. No, no ładne to jest na zdjęcia, że tak film ograć. A do jazdy to nie. Ładny w ogóle wóz.